Czasy szkoły podstawowej już są za mną. Czas rzeczywiście biegnie nieubłagalnie. Szkoła to piękne lata, to piękny czas. Pan Jezus mówi nam w Ewangelii, że jeśli staniemy się jak dzieci, to wtedy wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Wtedy będziemy Jego prawdziwymi uczniami. Co to znaczy stawać się dzieckiem i dlaczego Pan Jezus chce, żebyśmy byli przed Nim jak dzieci? Prości, normalni, naturalni. Miesiąc maj kojarzy się nam także z pierwszą komunią świętą. W wielu naszych parafiach już się odbyły, w niektórych się odbędą. Dzieci się przygotowują do przeżycia tego wydarzenia. My dziś gościmy w klasie drugiej A we Włocławku w Michelinie w szkole podstawowej numer 19. Spróbujmy troszkę z tymi dziećmi porozmawiać. Zapytajmy się, czym jest dla nich pierwsza komunia święta. Może dzięki nim staniemy się odrobinę bardziej dziećmi, a przez to odrobinę bardziej zbliżymy się do Pana Jezusa. Może pomogą. Kochane dzieci! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie już po zdjęciu, po tym największym bólu. Cieszę się, że w tym pięknym majowym dniu stajecie przed Kościołem, by za chwilę wejść do świątyni, by uczestniczyć po raz pierwszy w sposób pełny w Eucharystii. Antoś wychodzi, Anusia wychodzi, Bieniek, Szymon i Nadina, tak? Po kolei tak jak wyczytałam, bo to są numery bardzo istotne, tak? Czy spróbujecie już dzisiaj powiedzieć tę modlitwę? Tak. Proszę uprzejmie, Antosiu, zaczynaj. Módlmy się za nasze babcie i dziadków, aby dobry Bóg wynagrodził im trud opieki nad nami. Ciebie prosimy. I teraz my wszyscy. Wysłuchaj nas, Panie. Ale równiutko. Proszę, Anulka. Módlmy się za... Módlmy się za nasze katechetki, nauczycielów, wychowawców, odar, radości, siły, zdrowia, aby swoją pracą pomagali nam stawać się dobrymi ludźmi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Proszę bardzo. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, aby coraz bardziej kochało Jezusa i tak gorliwie, jak dziś kroczyły za Nim przez całe życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę wiary dla nas tu zgromadzonych, abyśmy realizowali w życiu postanowienia podjęte na chrzcie i w dniu pierwszej komunii świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Myśmy dzisiaj przyszli tu do Was, żeby chwilę porozmawiać, bo widzimy, że przygotowujecie się do jakiegoś wydarzenia. Do czego Wy się przygotowujecie? Wy tak na co dzień stoicie na katechezie, tu w tych rzędach, czy nie? Do jakiego wydarzenia się przygotowujecie? Do komunii świętej. Do której to komunii Wy się przygotowujecie już? Która to jest dla Was komunia? Pierwsza. Pierwsza komunia święta. Słuchajcie, to powiedzcie mi, czy to jest ważne wydarzenie, skoro się przygotowujemy. To jest to wydarzenie ważne, czy... No bo skoro się przygotowujemy, no to ja nie wiem. No chcemy z wami po prostu porozmawiać. Ja też kiedyś miałem pierwszą komunię świętą. Pani Iwona, wasza pani katechetka, również miała pierwszą komunię świętą. Wszyscy dorośli, raczej większość nas miała. Mogliśmy zapomnieć. Czym jest to wydarzenie? Co to znaczy przyjąć pierwszą komunię świętą? Proszę, Alicję. Weź mikrofon i powiedz. Jest to przyjęcie... Do serca Pana Jezusa. Do serca Pana Jezusa. A jakiego tego Jezusa przyjmujecie? Pod postacią czego? Co to jest za... Chleba. Pod postacią chleba. No dobrze, to powiedzcie mi. Skoro jest to takie ważne wydarzenie,
to czy to jest wydarzenie jedno na całe życie, czy później pierwszą, czy Komunię Świętą później też się przyjmuje? Powinno się przyjmować. Jak to wygląda? Bo różnie to jest w tym kościele. Jak na przykład jestem czasami w kościele, zwykle sprawuję mszę świętą, więc stoję za ołtarzem, to widzę, że nie wszyscy idą. Czy to jest wydarzenie raz na zawsze i koniec, czy to się powtarza? Nikola może, proszę bardzo. Bo zanim się będzie spożywać ciało Pana Jezusa, trzeba się najpierw wyspowiadać ze wszystkich swoich grzechów. I teraz idą ci, którzy będą składać dary. Wszyscy wracają na miejsce, Szymoniu. I teraz ustawiają się nasze pary. Tak? Proszę uprzejmie pod tablicą. Pierwsza para. Kędzior Kacper, Oliwia Tomczyk, tylko bardzo pięknie. Pozostali stoją ślicznie, nie rozglądają się. Druga para, Karolinka Będzie-Pilewska, Michał Piątkowski. Później jest Kozłowski, Kacperek, Nowacka, Justyna. Szymańska, Barbara, Zielski, Adaś. Później Dzierżawski, Misiach, Korczak, Justysia. Krzeszewska, Karolina i Litwicki, Wojciech. Tak? I proszę bardzo, tak, możesz wydmuchnąć nosek. Proszę bardzo i teraz idziemy w moją stronę. Pierwsza para, wy zostajecie. Pierwsza para, tak, pięknie. Bo wy będziecie szli aż spod chóru, prawda, do księdza proboszcza. I teraz, tak jak się uczyliśmy, tak, najpierw na znak szacunku trzeba pięknie się ukłonić, tak. Ksiądz proboszcz na pewno powie miłe słowo do każdego z was, przekaże dary wspaniale ubranym ministrantom, podobnie się kłaniamy i odchodzicie na swoje miejsca, tak. Proszę bardzo, druga para. Idziemy, Justysiu. Tak, idziemy powolutku, bo dary niesiemy z szacunkiem. To jest ciężka praca waszych rodziców, wasza. Najpierw się kłaniamy, jeszcze raz. Proszę bardzo, tak. Dopiero ksiądz proboszcz wszystko odbierze, podziękuję. Pewnie powie tak, ale Justyna, dzisiaj pięknie wyglądasz. Proszę bardzo, skłaniamy się i wracamy na swoje miejsce. A jak wam się wydaje, bo chcę was, bo wiecie, w Ewangelii jest takie zdanie, jak Pan Jezus mówi do dorosłych, do ludzi, którzy Go słuchali, mówi tak, jeżeli chcecie wejść do Królestwa Niebieskiego, czyli chcecie być prawdziwie moimi uczniami, to musicie się stać jak dzieci. I pokazuje na dzieci, na takie jak wy. Zatem powiedzcie mi, dlaczego według was Pan Jezus tak bardzo kocha dzieci i nam dorosłym zaleca, żebyśmy byli tacy jak wy, to wtedy wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Co dziecko ma w sobie, że Pan Jezus tak bardzo dziecko kocha? Jak wam się wydaje? Bo my dorośli często zapominamy. Nas też Pan Bóg kocha, tylko że was stawia nam za wzór. Powiedzcie mi. Bo niektórzy dorośli są strasznie poważni, a dzieci... A dzieci są radośniejsze. Tak. Czyli rozumiem, że też w tej powadze chodzi o naturalność, prawda? Bo dziecko jakie jest? Jest takie, jakie jest, prawda? Naturalne. Dorośli to często udają, często są tacy, boją się, wycofują. A dziecko też pewnie, że się obawia wielu spraw, ale raczej jest naturalne. Powiedzcie mi, czy to jest ważne dla was? Czy wy o tym myślicie? Bo jak nie, to musimy chyba wspólnie o tym pomyśleć. Że Pan Bóg niczego od nas nie wymaga, jak tylko tego, żebyśmy byli naturalni, normalni, tacy, jacy jesteśmy przed Nim, żebyśmy Go po prostu kochali, a On wtedy będzie nam pomagał, żebyśmy my byli lepsi. To jest chyba sens pierwszej komunii świętej i w ogóle komunii w życiu człowieka. Czy według was Pan Jezus, którego przyjmuje się do serca, pomaga człowiekowi w życiu, czy nie? Proszę, kto jeszcze chce? Antoni może powiedzieć. Czy pomaga? Pomaga i to bardzo. I w czym Pan Jezus może pomagać? Jak człowiek się na przykład gdzieś zagubił w lesie, to Pan Bóg pomoże wyprowadzić człowieka. W lesie i w życiu też, prawda? Bo to w różnych sytuacjach życia. Czyli słuchajcie, ja wam powiem tak, pewnie w życiu już wiele różnych spotkań przeżyliście, tak? W rodzinie gdzieś ktoś przyjechał, czekaliście, gdzieś pojechaliście na przyjęcie, na wesele, na urodziny. Może czasami gdzieś tam jakieś spotkanie w szkole, była jakaś zabawa, jakaś dyskoteka, chłopak na dziewczynę wyglądał, o, przyszła, nie przyszła. Czyli wiele różnych spotkań było już w waszym życiu, prawda? Jak wam się wydaje, czy to pierwszokomunijne jest jednym z ważniejszych, czy takim szarym spotkaniem, codziennym? Jest bardzo ważnym spotkaniem. Bo jest spotkaniem z samym Bogiem. Samym Bogiem. No więc powiem wam szczerze, przyznam się wam szczerze, że troszkę wam zazdroszczę, bo zawsze jak
patrzę na dzieci w czasie pierwszej komunii świętej, które są ubrane na biało. Bo właśnie, dlaczego wy na biało jesteście ubrani? Czy to coś znaczy, czy to nic nie znaczy? To znaczy, że jesteśmy czyści, że jesteśmy wolni od grzechu pierworodnego. I ten biały kolor to symbolizuje, prawda? Tak. Super, fajnie. Więc zobaczcie, jak ja widzę dzieci w czasie pierwszej komunii świętej, to wam powiem, że często mi łzy w oczach stają, bo sobie myślę, przecież ja też kiedyś taki byłem. Często człowiek zapomina o tym, że ma się stawać właśnie taki jak wy. Naturalny, biały, wesoły, radosny. Ale słuchajcie, to nie jest takie wszystko łatwe, bo skoro my tu ładnie odpowiadamy, rozmawiamy sobie, to chyba warto by jeszcze było zadać pytanie pani Iwonie, prawda? Bo ona też troszkę pracy wkłada, nawet nie troszkę, ale sporo w to, żebyście fajnie tę pierwszą komunię świętą przeżyły. Zapytajmy pani Iwony, jak ona, obserwując was i na przestrzeni też kilku lat swojej pracy, pewnie katechetycznej, co pani Iwona by powiedziała na temat dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej i ich przeżywania tego momentu? Słuchajcie, na mnie padło najtrudniejsze pytanie, prawda? Ponieważ ja już mam 32 lata w zawodzie, 22 lata w zawodzie katechetycznym i muszę powiedzieć, że uwielbiam przygotować dzieci do pierwszej komunii świętej. Ponieważ wy jesteście bardzo spontaniczni, bardzo wdzięczni i widzę, jak wy to wszystko przeżywacie. Jestem, słuchajcie, bardzo dumna, na przykład jestem, kiedy wczoraj zdawaliście egzamin. Cieszyło mnie to, że ksiądz zadawał wam pytania, odpowiadaliście i w połowie ksiądz przerywał. Czyli był co, 100% przekonany, że wy to wszystko wiecie i cieszę się tą radością. I ja muszę księże Sebastianie zdradzić, ponieważ bywały takie grupy, które ciągle mi mówiły o prezentach. Ja wczoraj przed naszym egzaminem po prostu musiałam zadać to pytanie, czy one też czekają na prezenty, bo ciągle jakieś grupy przez te wiele lat chciały zrealizować swoje marzenia. Natomiast moja grupa nie ma marzeń. I bardzo pięknie mówiło o prezentach, bo co jest dla nas, Nikola, najważniejszym prezentem? Że możemy po raz pierwszy przyjąć do ciała Pana Jezusa pod postacią chleba. Tak. Marek tak pięknie powiedział. Marek, to co z tymi prezentami? Bo ja bym chciała, żebyś to powtórzył. Ważne są one w naszym życiu. Prezenty są mniej ważne niż ciało Pana Jezusa, dlatego że jak przyjmiemy Pana Jezusa do nas, to jest tak, jakby nam załatał nasze dziury w sercu. To co jeszcze, jak nie przyjęliśmy go, diabeł nawiercił nam naszymi grzechami. I brawa dla was wszystkich. Brawami. I proszę księdza Sebastiana, dlatego właśnie tak lubię przygotować dzieci do pierwszej komunii świętej. Ta radość, ten spontan zachęca mnie do tego, żeby to wszystko było właśnie takie piękne, takie naturalne.
drodzy Państwo, my często w naszym życiu zapominamy o tym, co istotne. Często i ta strona materialna gdzieś nam zamyka nasze oczy. Zobaczcie, musimy stawać się jak dzieci, musimy być naturalni. W pierwszej komunii świętej chodzi o spotkanie z prawdziwym Bogiem. Spotkanie, które my dorośli możemy powtarzać podczas każdego uczestnictwa w mszy świętej. Zatem co, drogie dzieci? Co mówimy naszym telewidzom? Miesiąc maj jest miesiącem poświęconym w sposób szczególny Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski. W naszych świątyniach każdego dnia odprawiane są nabożeństwa maryjne, nabożeństwa majowe, w których poprzez litanię loretańską do Najświętszej Marii Panny uciekamy się do Pana Boga za jej wstawiennictwem, wypraszając potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliskich, dla naszej ojczyzny. Pamiętajmy, aby uczestnictwo nasze, czynne w nabożeństwach majowych było czasem, kiedy w sposób szczególny zbliżamy się poprzez wstawiennictwo Maryi do Pana Boga. Miesiąc maj jest również miesiącem, w którym Kościół seminaryjny pod wezwaniem świętego Witalisa obchodzi swój odpust. Jest to jedyny rok w ciągu roku, kiedy Kościół seminaryjny, na co dzień będący kościołem przede wszystkim dla formacji zamkniętej alumnów naszego seminarium, jest otwarty dla wszystkich wiernych. I tak 12 maja w sobotę o godzinie 18 uroczystymi nieszporami rozpoczynamy uroczystości odpustowe naszego seminaryjnego kościoła. O godzinie 19.30 w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Witalisa odbędzie się nabożeństwo majowe. W niedzielę główne uroczystości odpustowe o godzinie 7.30 msza święta pod przewodnictwem księdza rektora. O 11.30 główna suma odpustowa pod przewodnictwem księdza prałata Stanisława Waszczyńskiego. O godzinie 17 w niedzielę 13 maja msza święta z udziałem katolickiej Klubu Inteligencji Katolickiej. O godzinie 19.30 nabożeństwo majowe i tym nabożeństwem zakończymy obchody odpustowe w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Witalisa. Bardzo serdecznie zapraszamy naszych telewidzów, mieszkańców Włocławka do czynnego udziału w tym wyjątkowym miejscu, w tej najstarszej świątyni w naszym mieście. 13 maja w parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku będziemy obchodzić odpust parafialny. Od 18 do 19 maja ogólnopolskie czuwanie odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. 19 maja pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na Jasnej Górze. 20 maja msza święta dla osób głuchoniemych we Włocławku w parafii Najświętszego Serca Jezusowego o godzinie 15. W szóstą niedzielę wielkanocną czytamy w Kościele Ewangelię, fragment według świętego Jana o przykazaniu miłości. Jest to przepiękny tekst, w którym Chrystus zwraca się do nas jak do swoich przyjaciół. Jak gdyby chciał nam powiedzieć, że oto zobaczyliście już, kim jestem, poznaliście mnie, spotkaliście mnie na swojej drodze, doświadczyliście mojej obecności. Przeżyliście ze mną mękę, śmierć i tajemnicę zmartwychwstania. I oto teraz, kiedy wszystko okazało się waszym oczom, kiedy wasza wiara się umocniła, chcę wam przekazać coś, co jest najcenniejsze, najważniejsze. To przykazanie miłości, dlatego że Bóg jest miłością, a miłość jest sercem życia chrześcijańskiego, jest sercem wiary, sercem naszego postępowania. Z miłości wszystko wypływa i do miłości wszystko prowadzi. Dlatego w Ewangelii Chrystus mówi: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Ktoś może postawić pytanie, ale jak miłością żyć? Jak zdobyć się na miłość? Kiedy być pewnym, że żyje się miłością, która jest miłością Bożą? W tym świecie tak trudnym, dostarczającym tyle problemów, tyle niespodzianek, zawiłości codziennego dnia. Chrystus nam odpowiada:
jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. To znaczy, że zachowywanie Bożych przykazań jest drogą miłości. Nie ma miłości Boga, nie ma miłości na wzór Chrystusa, jeżeli lekceważymy przykazania, łamiemy je, od nich odchodzimy. Droga przykazań jest drogą miłości. Potwierdza to sam Pan Jezus, mówiąc: tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości, tak czyńcie i wy. I dalej Chrystus mówi do nas: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Przepiękne słowa, każde zdanie właściwie stanowi oddzielną katechezę, przepiękne przesłanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo oto mówimy, że Chrystus tworzy niejako tę nową moralność, moralność chrześcijańską, stawia nową miarę tej moralności. Co to za miara? Na czym ta nowość polega? Nowość polega na przykazaniu miłości. Miłujcie się wzajemnie, ale w jaki sposób? Co jest, czy kto jest miarą tej miłości? Sam Chrystus. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Do tej pory w Starym Testamencie mówiono: oko za oko, ząb za ząb. Mówiono: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak jak siebie kochasz, tak kochaj drugiego człowieka, tak kochaj Pana Boga. A Chrystus mówi: to za mało, potrzeba większej głębi. Wypłyń na głębię miłości, to znaczy miłuj tak, jak ja ciebie umiłowałem. Czyli mnie, Chrystusa, uczyń miarą swojej miłości. A to oznacza zdolność do oddania życia nawet za nieprzyjaciół. To jest głębia, której poza chrześcijaństwem nie znajdziemy. To jest ta nowość, którą daje tylko Jezus Chrystus. I to jest cel, ku któremu dążymy w naszym życiu, w naszym rozwoju duchowym, w naszym rozwoju moralnym. Nie wystarczy tolerować, nie wystarczy być dobrym, nie wystarczy być przyjaznym, nie wystarczy akceptować drugiego człowieka. A dzisiaj hasła akceptacji i tolerancji są tymi najbardziej modnymi, ku którym się nas nawołuje. A Chrystus mówi: to za mało. Macie kochać się, miłować się, ale tak, jak ja was umiłowałem, to znaczy do końca, być gotowym oddać za drugiego człowieka swoje życie. Mało mówić za drugiego człowieka, bo cóż to jest za miłość, kiedy oddaje się życie za przyjaciół? Chrystus mówi: bądź gotów do oddania życia nawet za swojego nieprzyjaciela. I to jest przesłanie dzisiejszej niedzieli wielkanocnej. Chrystus po to zmartwychwstał, by pokazać nam głębię swojej miłości. Po to zmartwychwstał, abyśmy i my razem z Nim, żyjąc, zmartwychwstając, dążyli do tej pełni, jaką jest właśnie miłość na wzór Jezusa Chrystusa. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.